Swoją drogą, jeśli wy też chcecie mi polecać levele, zapraszam na naszego Discorda. Link wam podrzucam w opisie, a przy okazji pewnie też nazwę wyświetliłem tutaj. Chętnie pogram w te poziomy, a dlaczego nie? Dzisiaj będzie lżej. Szkoda, że nie wszystkie są demonami, ale trudno. Bo te poziomy, jako że wszystkie płoną, to pewnie będą fajne. Zatem kolejny poziom przed nami. Tym razem chyba najniższy poziom trudności, jaki zdarzyło mi się grać. Tornado. Jest to poziom, który zawiera się w liście Gentler List 2, którą stworzył dla mnie Alesion. Po tym jak pierwsza lista była trochę za trudna, to rzeczywiście trochę zszedł z poziomu, ale są tu też poziomy trudności lekko wyższe. Do nich dojdziemy później, tymczasem zabawmy się w Tornado. Jest to poziom wysoko oceniany, jak widać, więc zapewne będzie po prostu z niego fun. Let's go. Lubię tego swojego ogra, on jest fajny. Trolla, ogra, nie wiem. Ej, klaty mi spadły, co jest? Halo. Klatki mi spadły na chwilę, jak się za... Nie wiem, czy to kwestia ilości asetów, czy mój laptop faktycznie się zmęczył już streamowaniem. Ha, muszę zebrać wszystkie... Okej, my bad. Głupi jestem, nieważne. Dobra. Kolejny tu... Ja ignorowałem trochę te żółte. To brama była zamknięta. Ja chciałem nad bramą przeskoczyć. Dobry gość, polecam. Polecam tego zawodnika. Ładna jest ta mapka. W sensie lubię taki klimat. Powiedziałbym, to jest taki pixel arcik, bardzo kolorowy. O, w ten sposób. Kolorowy, bajkowy wręcz. Przyjemnie, przyjemnie. Dużo brązu. To też jakby moja absolutnie paleta. Dobra. I wchodzimy do zamku. Ha! Ale fajne otwieranie bramy. I love it. Mwah, podoba mi się. Lubię takie smaczki. Oj, fuck. Lubię takie smaczki bardzo. No po prostu jest fajna zabawa, że mogę coś takiego zrobić. Nic więcej. Czysty fun po prostu. No bo to nie nadaje poziomu trudności, tylko klimat sam. Ja lubię takie rzeczy, strasznie lubię takie rzeczy. Nie jestem typowym graczem, który po prostu wbija kolejne poziomy, żeby... U, jakiś plecak tam jest, chcę go. Wbija kolejne poziomy, żeby... Ła. Nie podoba mi się, że wy się wszyscy poruszacie w takim... slow motion, bo to znaczy prawdopodobnie, że moje łącze ma problem. Ale to nic. Dobra. Fajnie, że strzałki pokazują mi dokładnie, gdzie mam iść. Dźwignia. No nie, wiatr. Jest i tornado. Hey, tornado. Naprawdę nadeszło tornado. I co teraz? Jaka cutscenka, wszystko wybucha. Sztos. Lubię takie rzeczy, serio. Dobra, w lewo idę. O! Przeżyjmy wewnątrz tornada. Jesteśmy w oku cyklonu. O! Let's go! Fajna muzyka. Bardzo mi się też podoba. Dodaję takiego animuszu temu wszystkiemu. Jetpack idealnie pasuje do tornada. Let's go! Co to? Prąd. Nie dotykać. U! Przyspieszone tempo! Zginę! Ja nie dało się tu zginąć. Ło! Zapis! Zapis! Dobra. Unik. Rubble.
Ej, ale Zion, chcę powiedzieć, fajnie, że poleciłeś mi tą mapę. Naprawdę, naprawdę dobra jest. Tak do obejrzenia jest sobie, żeby przejść. Przeżyć ją po prostu. Just saying. Jetpack to nie jest dobry pomysł podczas tornada, aż musiałem to przeczytać. I się zabiłem. W sumie to masz absolutną rację. To podoba mi się, bo to jest forma czasówki. Czy przeżyliśmy tornado? Czy jesteśmy teraz w krainie czarów? Kto to wie? Swoją drogą, ale Sion, masz bardzo fajnego skina pod tą konkretną mapę też. Bardzo kolorystycznie mi gra. Może nie jest to dokładnie ta zieleń, ale... Wpadłem w ten kolec, bo zobaczyłem ten plecak i miałem takie chcę go i od razu poszedłem w lewo. Głupek. Jump. Okej. Nic nie złapałem. Wszystko zostało ukryte. Kamski, Pawciu, wisicie w po... Level complete. 5 minut 19 sekund. Super fajna przygoda. I widzę, dlaczego ten level jest tak wysoko oceniany. To jest wysoko oceniany, bo po prostu jest dobrze zbudowany. I faktycznie poziom harder do niego pasuje. To jest dobry poziom trudności na ten level. Bardzo fajna mapa. Następny levelek, How to Jetpack by ML500. Mam nadzieję, że nie ma to nic wspólnego z tą mapą, która ma 500 w nazwie. Bo to się źle skończy, mimo tego, że jest to ledwie poziom insane. Ale po raz kolejny wysoko oceniana mapa, także zobaczmy, co ma do zaoferowania. Po raz kolejny level od Alesion z listy. Lecimy, może nie po kolei, ale na pewno te levele sobie ogramy. Swoją drogą, jeśli wy też chcecie mi polecać levele, zapraszam na naszego Discorda. Link wam podrzucam w opisie, a przy okazji pewnie też nazwę wyświetliłem tutaj. How to jetpack, let's go! Oh, high object count, dawno tego nie widziałem, ale się cieszę. How to jetpack. O, i taka muzyczka, jakbym znowu grał w grę starej daty, trochę mnie to martwi, szczerze mówiąc. Options. 16 na 9, transitions enabled. Może być random. Back to menu. Credits. Proszę bardzo. Jako, że pożyczam sobie czyjąś pracę, możecie przeczytać. Tak? Tak. Let's play. Collect 100 coins, beat the level under 6 minutes, restart and look around. Okej. Okay. Tap to start. Okej, okay. Zbieramy monetki. Chyba łatwe. Dobra. Tu jestem, tu. How to jetpack. Ale przyjemny ten poziom. No patrzę na te labirynty jetpackowe i aż się uśmiecham do siebie, no bo to... Wiecie, z jaką grą mi się to kojarzy? Była taka gra na miniklipie, to była z... Kurczę, nie pamiętam. Ci twórcy, którzy robili bardzo dużo gier jawowych. W sensie... O nie! Monetę! Zostawiłem monetę. Była taka gra, gdzie myszką było się wiatraczkiem i trzeba było doprowadzić taki śmieszny, uśmiechnięty balonik do końca, do mety. Nichrome. Tak oni się nazywali. Nichrome. W drugiej części nawet były skiny do tego balonika.
Nie wiem, czy ktoś kojarzy tę grę, ale ja spędziłem w niej bardzo dużo godzin kiedyś. W sensie, no dużo godzin. No tyle, ile było potrzebne, żeby to przejść. A te levele potrafiły być naprawdę trudne. Oczywiście, wam na YouTubie na 100% wyświetliłem, o jaką grę mi chodzi. Jeśli kojarzycie, to naprawdę szapoba, bo ta gierka była dla mnie kawałem dzieciństwa też. Z gierek właśnie takich typowo przeglądarkowych, to jedna z topowych dla mnie. Bardzo lubiłem tę grę, już tak zapadła mi w pamięć. Kojarzycie tę grę? Nie wiem, czy ona się nazywała jakoś Hot Air Balloon albo coś takiego. I to jest taka miła, wesoła, kreskówkowa oprawa graficzna, która od razu jakby bardziej daje mi takie poczucie spokoju, więc nawet gdyby te elementy zręcznościowe jetpacka były trudniejsze, to myślę, że radziłbym sobie lepiej, po prostu mam dużo większy spokój ducha. Wyzywał widzów na Discordzie, jest fanem Andrew Tate. Czyli bycie fanem Andrew Tate'a już nie jest modne. Już to chyba od początku było społeczeństwo podzielone na tych, co go lubią i na tych, co go nie lubią. Niewielu było takich, co go nie znają swoją drogą. No miałem takie raczej neutralne zdanie na jego temat. No był influencerem, robił swoją robotę w tym temacie. Wiem, że robił też dużo innych rzeczy, w tym krzywych. A co mnie to obchodzi? Tak szczerze. Dzielił się poglądami z ludźmi. To było chyba najbardziej szkodliwe, co robił, bo ludzie przyjmowali te poglądy często bezceremonialnie, bo gość był po prostu charyzmatyczny. Nie zastanawiając się nad tym. No tak co. Taki człowiek jak człowiek. Trochę mimo uszu go puszczałem, że tak powiem. Ej, ci goście na mnie patrzą, ale fajnie. Mega fajnie, że podążają za mną wzrokiem. Podoba mi się to. O, damn it! No i jest. Ej, na razie zebrałem prawie wszystkie monety. Pod jednej chyba nie zebrałem, bo mi gra nie pozwoliła. W sensie, że przypadkiem wpadłem w wyjście. Ja to pokonywałem z rokoszaka. Dawaj, Wilgax. Jakie masz pytanie? Wiem, że muszę wszystkie wcisnąć, ale jeszcze chciałem przelecieć tędy, żeby wszystkie wcisnąć. Moneta. A gdzie jest wyjście? A tu jest wyjście. Nice. Gdyby był poziom od widzów w GD, ale to było by Super Mario Bros. 3 jako statek. W sensie, ja bym bardzo docenił. Mówiłem niejednokrotnie, że takie odwzorowania w Geometry Dashu zawsze... Zawsze doceniam, bo jest to silnik i gra, która nie jest do tego przeznaczona, nie? Więc bardzo mi się podoba, jak ktoś potrafi dobrze odwzorować mechanikę innej gry w tej grze. Collab Mentos. Wiecie, że ja z ogromną przyjemnością gram wszystkie wasze mapy. Niektórych po prostu nie kończę, no bo... Skill issue, nie oszukujmy się. Jakbym potrafił skończyć twój element Meziu,
w waszym kolabie, to bym go dokończył. No niestety skill issue. Nie potrafiłem, nie? Ale bardzo chciałem. To nie jest tak, że mnie wkurza, że coś jest za trudne. Nie wkurza mnie, że jest za trudne, tylko wkurza mnie, że nie umiem. Więc po prostu jeśli chcecie, żebym na pewno ukończył, no to musicie się postarać, żebym... Żeby poziom był taki, że mój skill wystarczy. A już mnie trochę obserwujecie, wiecie, w jaki mam poziom skilla. Albo możecie dać mi wyzwanie i ryzykować, że no, nie dam rady. Ja lubię wyzwania. Czasem mnie denerwuje, że czegoś nie ukończę. Ale ogólnie to wyzwania bardzo lubię. Tyrym tym tym. Wiem, że to jest taka mapa typowo dla przyjemności, serio. Nie wyobrażam sobie, żeby można było mieć z nim jakiś ogromny problem. To jest taka gra, no, platformówka dla dzieci, bym powiedział, nie? Takiemu ośmiolatkowi bym dał, żeby sobie już powoli uczył się, jak się gra w gry. Oczywiście, jakby chciał. Nie będę zmuszał nikogo, żeby grał w gry. Fuck. O, się zabiłem. No i powiedziałem, prosty poziom dla ośmiolatka. A potem się zabiłem 4 razy. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze, gentler, że potrafisz sensownie określić swój skill. Gentler jest na poziomie ośmiolatka, słuchajcie. No, czemu ja umarłem na tym poziomie w ogóle? Leciałem po monety, nawet nie zauważyłem, że to jest jakiś przełącznik. Ciekawe, czy autor miał na myśli nawiązanie do tej gry Hot Air Balloon, czy jak to się tam nazywało. No naprawdę gdzieś tam daje mi to tym samym. Oczywiście z inną mechaniką, bo faktycznie latam stateczkiem. O jest. Latam stateczkiem zamiast dmuchać wiatraczkiem, ale... Ale zasady z tymi uśmiechniętymi przeszkodami czasem. Coś, co mi się kojarzy właśnie z Hot Air Balloon. Czy jak ta gra się nazywała? O Jezu, serio. Dobra, skupienie, chwila. No. That's better. Awesome! Yeah, coin! Ale nie zmieściłem się w 6 minutach, szkoda. Hello there! O, Rafiksio! Jo! Fajnie, że wpadłeś! A, dziękuję, dziękuję. Nawinął to jetpack. ML500. Dziękuję ci za to, że ta mapa powstała. Bardzo to było zabawne. W sensie takie przyjemne, wesołe, muzyczka kolorowa, wszystko w takich klimatach trochę zachodu słońca i uśmiechnięte przeszkody, które po prostu aż zachęcały do tego, żeby iść dalej. Bardzo fajna, klimatyczna, podobająca mi się mapka. Super fajnie. Dzięki.